Dzień dobry, witam w pilotażowym odcinku programu Dowiemy się jak jest, gdzie dla Was zgłębiamy i analizujemy sprawy ważne dla mieszkańców Lublina. W pierwszym odcinku porozmawiamy o referendum lokalnym w sprawie zagospodarowania Górek Czechowskich, które się właśnie skończyło. Ja się nazywam Krzysztof Jakubowski, a moim dzisiejszym gościem jest Krzysztof Gorczyca z Towarzystwa Natury Człowieka, jeden z liderów grupy, która zachęcała do głosowania na nie w referendum. Krzysztof, przegraliście z Kretesem. 91% mieszkańców zagłosowało na tak lub nie zagłosowało w tym referendum, tak jak to przedstawił deweloper. Jak przetrząsałeś się z tej porażki? Wynik jest rzeczywiście fatalny. 91% wykonało inny ruch niż proponowaliśmy. Ale konkurent miał wynik jeszcze bardziej fatalny, bo w jego przypadku było to 96%. Więc pociesza nas to trochę, że z naszym tam kilkutysięcznym budżetem jakoś daliśmy radę konkurować z kampanią, jakiej Lublin jeszcze nie widział. Z kampanią, która wytapetowała, pokryła miasto i to zarówno w sferze wizualnej, jak i audio, wszelaki komunikaty, który jednak nie zyskał większego poparcia, no bo trzymając się tych liczb bezwzględnych, tak uwzględniając, to propozycja deweloperów uzyskała 4% głosów, takich 4% uprawnionych do głosowania. W przypadku akurat wyniku, nazwijmy to strony TBV, ma to znaczenie, dlatego że w swoich przedreferendalnych obietnicach, takim uroczystym, formalnym przyrzeczeniu kodeksu cywilnego, prezes TBV odwoływał się właśnie do tej bezwzględnej liczby głosów uprawnionych do głosowania, nie połowy biorących udział w referendum, tylko połowy uprawnionych jako warunku, że rzeczywiście zdecyduje się ten bank przekazać i wykonać. Więc no do tego również możemy ten wynik odwoływać. No ale generalnie tak, jakby już kończąc żarty, uważamy ten wynik za duży sukces aktywistów, duży sukces osób broniących przyrody, no, z tak zmasowaną było kampanią i z, no co tu ukrywać, wsparciem Urzędu Miasta, nie wprost, ale silnym, niewielkie dawano nam szanse, czy też tej opcji, bo ten wynik nie jest oczywiście tylko efektem naszej jakiejś rachitycznej, skromnej kampanii, ale no, generalnie myślę, że przekonania i coraz większej potrzeby wśród mieszkańców, żeby chronić tereny zielone. Porozmawiamy jeszcze o frekwencji. W referendum ogólnopolskim w tym 2015 roku frekwencja w Lublinie wyniosła 9,3%. W referendum w dużych miastach znalazłem wyniki referendum we Wrocławiu w 2015 roku dotyczące ograniczenia ruchu samochodowego w centrum miasta, gdzie 10,5% mieszkańców zagłosowało. W wyborach do rad dzielnic niespełna 7% miesiąc temu. Natomiast prezydent miasta jeszcze nie zabrał głosu po ogłoszeniu wyniku, natomiast rzeczniczka prezydenta powiedziała wczoraj, że urząd jest zaskoczony i liczył na frekwencję około 30%. Co tutaj się stało nie tak, że tej frekwencji nie było 30%? I dlaczego urząd liczył na 30%, skoro dane wskazywały wszystkie, że to nie osiągały? No nie wiem, na czym te rachuby były oparte. Uważamy, że ta frekwencja jest całkiem niezła. To jest około 30 tysięcy osób, którym się w niedzielę chciało pójść i w tej ważnej sprawie oddać głos. Nie jest to mało, tak? Traktując to jako, tak jak to interpretował przed wyborami ratusz, jako rodzaj sondażu, no to jest to próba mocno reprezentatywna, tak? I nie można negować jej. Oczywiście referenda w Polsce nie cieszą się jakimś masowym poparciem. I to było wiadomo wcześniej, więc ten wynik jest rzeczywiście wyższy od oczekiwań, a słowa, że jesteśmy zaskoczeni, traktowałbym jako wykręt, jako argument za tym, żeby te głosy, to zaangażowanie mieszkańców po prostu anulować, zmienić i nie zwrócić na nie uwagi. Jeszcze w styczniu prezydent Żuk zapewniał, że zostanie przeprowadzona kampania informacyjna przez Urząd Miasta. Jak oceniasz tą kampanię informacyjną urzędu? Ile billboardów naliczyłeś na mieście, czy zauważyłeś? Czy to mogło wpłynąć na frekwencję? No, kampania informacyjna Urzędu Miasta obejmowała stronę internetową i żadnych innych przejawów nie zaobserwowałem. Co do strony
No też mielibyśmy co do jej zawartości spore zastrzeżenia, no ale po pierwsze, no, nie była ona jakaś mocno eksponowana nawet w Litwinie Miejskiej, a po drugie, no, myślę, że jej zasięg nie był jakiś gigantyczny. Nikt nie wyszedł tak naprawdę do mieszkańców, żeby ich poinformować o tej, nawet o tej treści, która na tej stronie była, chociaż może z punktu widzenia obiektywnego zapoznania się z tematem to może nawet lepiej, bo ta strona była w dużym stopniu agitacją na tak. Taką nie wprost, ale te scenariusze, które zostały tam zakreślone, czy też pytania i odpowiedzi w sekcji, takie najważniejsze pytania, a pytania były, czy odpowiedzi na nie były udzielane w sposób kompletnie sugerujący, nie oparty na zupełnie neutralnych przesłankach. No niestety, jakby trudno tutaj mówić. No, dużym jakby faktem istotnym jest to, że urząd wbrew zapowiedziom nie opublikował materiałów merytorycznych, o które zresztą mieszkańcy prosili i tak zapowiadano. Materiały, które dotyczyły, które były wykonane za pieniądze urzędu, były wykonane w trakcie prac nad zmianą studium zagospodarowania przestrzennego, między innymi, albo opinie ciał opiniodawczych przy prezydencie, Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej na przykład, ale też koreferaty, analizy przyrodnicze Górek Czechowskich. Tych wszystkich materiałów nie wykonano. Nawet tej najświeższej, na którą się w trakcie kampanii inwentaryzacji przyrodniczej wąwozów, na którą się powoływano szeroko, również nie było, więc tak naprawdę mieszkańcy byli skazani na te billboardy, które jedna ze stron wystawiała w ilości masowej. No co ciekawe, one rzeczywiście graficznie były zbliżone do stylistyki, której używał Urząd Miasta. I spotkaliśmy się, rozmawiając z ludźmi na ulicy, bo tak prowadziliśmy swoją kampanię, z wieloma opiniami, z takimi osobami przekonanymi, że to jest kampania ratusza. Bo tak to wygląda trochę jak plakaty, które są zazwyczaj wydawane przez miasto. No ale poza tym tej kampanii nie było. No i było tych kilkadziesiąt jeszcze tablic, na których nie było łatwo czegokolwiek przykuć. Część z nich leżało, kiedy wiatr zawiał. Dosyć obskurnych i niezachęcających do tego, żeby podchodzić. I tyle. Natomiast oczywiście tutaj, jeśli mamy nawet specjalną agendę w urzędzie do partycypacji. I jeśli traktować referendum jako formę partycypacji, to powinna ta agenda się troszeczkę tutaj zaktywizować. Jakieś spotkania z organizacjami w dzielnicach. Dotrzeć do ludzi, którzy nie korzystają z internetu. Jest takich niemało. Trudno to sobie może wyobrazić, siedząc tam gdzieś w gabinecie. Nic takiego nie miało miejsca, więc narzekanie teraz albo robienie dużych oczu, że frekwencja była za mała, no jest granie własnego ogródka przez Urząd Miasta. Nic nie zostało zrobione. Poza tym, że oddano zupełnie przestrzeń deweloperowi, który niekoniecznie nawet, i to wątpliwe jest, był w ogóle stroną w świetle ustawy o referendum lokalnym, która taką kampanię prowadzić mogła. Nie wiem, to jest pytanie do prawników, natomiast strony czy podmioty, które mogą taką kampanię prowadzić, są w ustawie wymienione, czy jest to katalog zamknięty i tak należy go traktować, natomiast podmiotów gospodarczych tam na pewno nie ma. Właśnie, poruszyłeś tematy, aspekty prawne. Jeszcze przed referendum jeden z mieszkańców zaskarżył w ogóle zasadność referendum, uważając, że jest to niezgodne z prawem. Wiemy też, że część mieszkańców nie głosowała, uważając, że to referendum jest właśnie niezgodne z prawem. I pytanie do ciebie, czy uważasz, że to referendum było niezgodne z prawem, czy będziesz popierał stanowisko, bo sąd będzie dopiero się rozpatrywał tą sprawę, czy może jednak było zgodne z prawem i należy uznać. Nie chcę tutaj sam wyrokować, nie mam jasnej opinii. Są przesłanki do tego i orzecznictwo, z którym się spotykałem, że referendum nie jest dopuszczalne po pierwsze w jednostkowej sprawie, a no, z taką mieliśmy tutaj do czynienia. Tak? To był wniosek innego podmiotu gospodarczego oraz w sprawie związanej z planowaniem przestrzennym, bo rzeczywiście tak naprawdę nie mogło ono być tutaj wiążące, nie mogło zastąpić uzgodnień instytucjonalnych, zbierania uwag i wszystkich procedur związanych z uchwalaniem planu miejscowego i studium. No, z drugiej strony coś jest niezgodne z prawem, jeśli orzekli tak sąd, więc oczywiście są poważne wątpliwości, nie tylko formalne, ale również takie miękkie,
etyczne, tak? Czy tak sformułowane pytanie, czy rzeczywiście dla interesu jednego przedsiębiorcy należy tego typu przedsięwzięcie podejmować. Ale uznaliśmy, że skoro jest już to referendum i jest postawiona taka sytuacja, że jak to radni mówili, oddajemy głos ludowi, wsłuchujemy się w opinię mieszkańców, uznaliśmy, że nie ma innego wyjścia, jak wygrać to referendum. I to zrobiliśmy właśnie. Rok temu mieliśmy panel obywatelski. Jedną z rekomendacji było to, żeby nie zabudowywać Kulek Czechowskich. Teraz jesteśmy po referendum, ale mamy jeszcze kilka innych narzędzi partycypacji, które może warto wykorzystać, na przykład sąd obywatelski. Nie znam metodyki sądu obywatelskiego. Panel obywatelski też był czymś nowym, ale no, wydaje mi się, że jakimś rodzajem dosyć uprawnionego. Też byłem sceptyczny, natomiast będąc w środku tego procesu, wiedziałem, jak wiele czasu ci uczestnicy, uczestniczki przeznaczyli na zapoznanie się z tematem. No ale te takie nadstandardowe metody szukania opinii społecznej okazały się niewystarczające. Niewystarczająca okazała się również procedura zwyczajna zbierania uwag w dwóch wyłożeniach miejscowego, znaczy studium zagospodarowania przestrzennego. Gdzie, przypomnę, w pierwszym wyłożeniu mieliśmy, nie pamiętam dokładnej liczby, ale było co najmniej 5 tysięcy uwag sprzeciwiających się zabudowie i kilka dosłownie uwag popierających ten kształt studium, jaki przedłożył Urząd Miasta. Potem było drugie wyłożenie, również mocne dyskusje, również kolejne tysiące uwag, choć w tym przypadku pojawiły się również z drugiej strony. Nie wiadomo jeszcze ile, bo też urząd trzyma te liczby w tajemnicy ciągle. No okazało się to zbyt mało. Tak? Wiedza radnych o nastrojach społecznych nie była duża. Teraz referendum również, mimo że 30 tysięcy osób brało w nim udział, a to był główny argument radnych przeciwko panelowi, bo to jest 60 osób, nikt tam nie wnikał w to, no to może będziemy rzucać kośćmi na przykład, albo losować... Aż wyjdzie właściwy wynik. Być może, no będziemy tak... No generalnie jest to już enta próba i nie wiadomo, co by się jeszcze musiało wydarzyć. Znaczy, zaczyna się wyłaniać taki obraz, że władzom miasta zależy chyba na jakimś konkretnym rozwiązaniu, a nie na tym, żeby rzeczywiście opinię mieszkańców poznać. No, już nie mam więcej pomysłów. Myślę, że po prostu jasno się wypowiedzieliśmy na ten temat. Niemal równocześnie z projektem uchwały w sprawie ogłoszenia referendum wpłynęła do Rady Miasta petycja w sprawie konsultacji treści pytania referendalnego. Referendum mieliśmy w niedzielę. Na 3 dni po tym referendum radni ustalili termin posiedzenia, na którym będą rozpatrywać tę petycję. Czy jest to odpowiedni czas, czy być może trochę za późno już? No może jeśli radni dojdą do wniosku, że należy skonsultować to pytanie, no to wtedy zabawa zaczyna się od nowa, bo może to akurat jest dobry moment, żeby referendum powtórzyć, w końcu pieniędzy w budżecie mamy dużo i kolejne 500 000 możemy wydać, a może tym razem zrobimy referendum nad alternatywą. Poznaliśmy zdanie na co do tego, czy zmieniać plan, czy nie. My proponowaliśmy też referendum. Skoro już oddajemy głos ludowi i szukamy takich odważnych rozwiązań, w których pytamy mieszkańców tak blokowo o głos, no to może spytajmy, czy na przykład miasto nie powinno przejąć tego terenu, tak, przeznaczając na to jakiś fundusz. Decyzja odważna, trudna, więc wykracza poza normalne kompetencje Rady Miasta. No oczywiście to się nie wydarzy, tak samo jak wtedy się nie wydarzyło. Tłumaczono, że kosztowałoby to setki milionów złotych. Nawet jeden z radnych wyliczył na podstawie jakiegoś operatu, że będzie to 500-600 milionów złotych. Potem okazało się, że ten operat jeszcze nie powstał, ale już wiadomo ile i że w ogóle to jest opinia dewelopera, że tak chciałby. No, realnie dużo mieszania tutaj było przed tym referendum. Trzymając się tego pytania, no nie, jest to jakiś tam rodzaj żartu, jeden z wielu. Tak. Myślę, że radni wiedzieli, że taka petycja jest, mogli ją rozpatrzyć choćby 10 minut przed uchwaleniem referendum. Mają większość do tego, jeśli chcieli to referendum, mogło się uchwalić, to by je uchwalili. Natomiast nie pozostało wrażenie, że robią sobie żarty z mieszkańców. Na debacie w piątek przed referendum, w której brał się udział, była też radna Jadwiga Mach, która powiedziała w pewnym momencie, że ciągle ty się wypowiadasz w imieniu towarzystwa natury człowieka, zapytała,
czy tam w ogóle ktoś jeszcze działa, czy to może tylko ty jesteś? Ja pociągnąłbym to pytanie dalej. Może tylko ty te wszystkie wpisy w internecie dokonywałeś i może to ty chodziłeś całą niedzielę po Lublinie i te głosy wrzucałeś, więc jak to jest? Czy jest ktoś jeszcze oprócz ciebie, czy to są tylko twoje wcielenie? Tak, i na marszu dla Górek Czechowskich również byłem tylko ja i w kilkuset odsłonach mam takich przebrań stroju, więc maszerowałem sam. No ta narracja jest obecna, tak, że za nią idzie postulat, że w związku z tym, jakim prawem my sobie rościmy uprawnienia do głosu, do zabierania, do decydowania. Często radnym w tych dyskusjach myliło się prawo do wyrażania opinii z uzurpacją prawa decyzyjnego. Nikt im nie odbiera ich uprawnień. Są radnymi, ludzie ich wybrali. Często zresztą oddając dużo mniej głosów niż na przykład osób podpisało się pod petycją, na pewno dużo mniej głosów niż osób, które głosowały przeciwko zabudowie w tym referendum, ale mają ten mandat, nikt go nie odbiera. Natomiast próba w związku z tym odebrania głosu mieszkańcom do wyrażania opinii jest nieporozumienie. Tak? Na tym polega ten podział. Wydaje się, że najtrudniejsze sytuacje po tym referendum są radni. Szczególnie ci radni, którzy najpierw zaproponowali referendum, uważając, że pozwoli rozwiązać tą sprawę. Ci radni, którzy po tym, jak zaproponowali to referendum, wypowiadali się, dla jednej z gazet, część radnych powiedziała, że będzie głosować na tak w tym referendum, no tutaj znowu nie trafili, bo wynik był inny. Czy faktycznie jest tak, że takimi, nie wiem, przegranymi, czy w takiej postawionej najtrudniejszej sytuacji po tym referendum są właśnie miejsce radni, ci, którzy opowiedzieli się za przeprowadzeniem referendum? Nie traktowałbym tego jako porażki czy przegranej. Uznali, że taka metoda będzie słuszna, zasięgnęli opinii i dostali tę opinię. Powinno, nie mają nawet obowiązku formalnego jej słuchać, natomiast no, są przedstawicielami. Tak? Mówili też, że uzasadniali tę decyzję właśnie chęcią poznania opinii. Teraz próbują tę opinię zamiatać pod dywan, dlatego że frekwencja była mniej więcej taka, jak to w referendach bywa, nawet większa od wielu referendów, które się odbywały. Jest to dyskomfortowe, ale ciągle jeszcze nie podjęli żadnej decyzji. My chcemy generalnie apelować do radnych o to, żeby po prostu nie wyrzucali tych głosów do kosza, bo nigdy jeszcze żadna sprawa nie zmobilizowała takiej dużej ilości ludzi do aktywności, takiej spontanicznej, oddolnej, do przeznaczania swojego czasu. Nigdy jeszcze żadna sprawa nie zaciągnęła taka niepolityczna ludzi do urn w takiej ilości. Radni powinni też myśleć o społeczeństwie obywatelskim, o aktywności, o zaufaniu. To, na to się właśnie powoływali. Więc no, liczę na to, że mimo że nie ma ono charakteru wiążącego, jak to referenda w Polsce, ten głos zostanie jednak wysłuchany. Dziękuję za rozmowę. Jeszcze raz gratuluję tego, że 67% mieszkańców głosowało za Zielonymi Górkami Czechowskimi lub nie poszło na referendum. Dziękuję Państwu za oglądanie, a jeśli chcecie, żebyśmy zgłębili jakąś kolejną sprawę, napiszcie do nas, a my dowiemy się, jak jest.